Cześć! Tu Kuba z kanału KTVR. Dziś jesteśmy tu, gdzie rok temu wszystko się zaczęło. W chorzowskiej parafii świętego Józefa uczestniczymy w festynie integracyjnym. Zapraszam! TVRR oznacza powrót wywiadów. Państwa i moim gościem jest Grzegorz Poloczek. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, witam serdecznie. Jak to się stało, że został pan piosenkarzem? Oj, ja nie jestem piosenkarzem, ja jestem takim jakby kabareciarzem, który śpiewa dużo. Kiedyś dużo mówiłem, prawie że wcale nie śpiewałem, jak jeszcze byłem członkiem kabaretu Rach, a od pewnego czasu zacząłem również śpiewać, ponieważ zauważyłem, że wszystkie osoby takie w tym wieku jak ja, czyli trochę starsze, nie lubią słuchać cały czas, jak się tylko do nich mówi. Chcą też sobie troszeczkę posłuchać piosenek, chcą się przy nich pobujać, chcą pośpiewać razem z wykonawcą. Czy coś pana łączy z Józefką? Generalnie nie jest mi tutaj ta parafia aż tak bliska, ponieważ ja mieszkam w Rudzie Śląskiej i tam mam swoje kościoły, do których uczęszczałem zawsze. Ale cieszę się, że jestem tutaj zaproszony, bo widzę, że tu jest wszystko tak pięknie, fajnie zorganizowane i widzę, że zapraszają takie profesjonalne zespoły na ten festyn, nie tylko młodzież i nie tylko dzieci, które zaczynają dopiero występować. Także bardzo jestem wdzięczny i dziękuję za to zaproszenie. I ostatnie, chyba najważniejsze dzisiaj. Jak się panu podoba na tym festynie? No właśnie fajnie, bo wszystko jest tak super zorganizowane. Od informacji, jak mam przyjechać, gdzie mam wjechać, gdzie mam zaparkować, jakiś drobny poczęstunek, można się napić kawki, można wodę się napić mineralnej, zjeść kanapkę i oczywiście potem wystąpić. Także widzę wszystko pięknie zorganizowane, prawdziwa estrada, dobre nagłośnienie i myślę, że publiczność też będzie fantastyczna. I tą odpowiedzią zakończymy, a państwa i moim gościem był Grzegorz Poloczek. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, jak panu przebiegła podróż? Proszę pana, z pewną dozą nudy, ponieważ kiedyś to na tych drogach, dawno, dawno temu, jak jeszcze ciebie nie było na świecie, trzeba było jeździć takimi, wiesz, odcinkami jednopasmowymi i było kłopoty z wyprzedzaniem. A teraz, jak wyjeżdżam z domu, po 5 minutach wjeżdżam na dwupasmówkę, jadę. Tylko trzeba pamiętać, żeby skręcić w kolejną dwupasmówkę, jadę. I hamuję, i dzień dobry państwu. Co pan teraz przygotował dzisiaj? No, to jest tajemnica. Okej, możemy się tak mówić, że nie mogę powiedzieć tego, co będę za chwileczkę mówił. Jeżeli kogoś nie było, no to nie żałuję. No, czyli więcej pan nie zdradzi, tak? Więcej bym nie zdradził, za bardzo bym nawet nie chciał. W takim razie, przykro mi widzowie, a państwa moim gościom był Jerzy Kryszak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, niech wam nie będzie przykro. Tylko trzeba było tu być, ewentualnie być w przyszłości. Dokładnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Który był na siedzeniu. On tak patrzy, mu tak zdążę. Przełożył nogę, przydepnął. Już nie było to zbierać. Stała potem przez miesiąc. Na zakończenie zapytałem organizatora, księdza Łukasza Walaszka, o kilka spraw organizacyjnych. Czy frekwencja dzisiaj odpowiada?
Myślę, że tak, że Kwęchnica odpowiada. Jesteśmy na początku festynu, więc już na samym początku jest dosyć dużo ludzi, no ale też myślimy, że jeszcze więcej przyjdzie, bo mamy tutaj przed nami jeszcze wiele ciekawych gwiazd, które dzisiaj wystąpią na naszej scenie. Co możemy tak naprawdę tu znaleźć? Możemy znaleźć i gastronomię, można coś dobrego zjeść, można dobrą kawę wypić, zjeść także ciekawe rzeczy, takie jak kiełbaski, karczki, szaszłyki, no ale przede wszystkim jest fajna atmosfera, to jest najważniejsze i można też posłuchać dobrej muzyki. Czy parafianie zaangażowali się w organizację festynu? Tak, parafianie się zaangażowali, bardzo dziękuję wszystkim parafianom, którzy też piekli ciasto, żeby były tutaj, to ciasto było na nasz festyn. Ale także też obsługują stanowiska, które są tutaj na festynie, to też wszystko organizują nasi parafianie. A na co idą środki ze festynu? Środki, które chcemy zebrać, idą na wyjazd wakacyjny młodzieży naszej parafii. I ostatnie, czy za rok możemy się spodziewać tego samego? Myślę, że tak, możemy się spodziewać tego samego, więc już Was serdecznie zapraszam. To już czekamy, co dla nas przygotujecie. Dziękuję. Dziękuję.